potem przede mną widzicie takie dwa czarne zbiorniki, tam właśnie będziemy cofać, zobaczymy jak pójdzie, ładujemy te kurczaki i lecimy na bazę to rozładować. Wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest kolejny weekend, także jak już prawdopodobnie się spodziewacie, na początek zrobimy Rowana, ale nie bójcie się, zrobimy go bardzo szybko. Ok, słuchajcie, wyjechaliśmy z Rowana. Jedziemy dalej. Jedziemy to wylać. A potem następna robota. Rozładować w miejscu odzyskiwania energii i teraz lecimy do fabryki płatków śniadaniowych. Już jesteśmy w drodze. Z Rowana wzięliśmy jakieś około 14 ton 700, także niezbyt dużo, ale dlatego, że po prostu mieli już puste zbiorniki, także nie było co brać. Dzisiaj nie było w ogóle problemu z gęstością towaru, także szybciutko się tam uwinęliśmy i lecimy dalej. Także ja już dojechałem do fabryki płatków śniadaniowych. Za chwileczkę pokażę wam, gdzie musiałem wycofać. Nie jest źle, po prostu żebyście zobaczyli. Oprócz tego muszę czekać w ciężarówce na osobę odpowiedzialną za załadunki. Na wadze spędziłem jakieś pół godziny, dlatego że robili wszystkie sprawdzenia odnośnie wirusa i ankiety i tak dalej, pytania, czy nie byłem we Włoszech, w Japonii i w ogóle standardowe procedury takich dużych korporacji. I teraz w tym momencie czekam na tego gostka, który ma tutaj przyjść i on będzie miał ze sobą listę, którą będzie odhaczał, czy ja wszystko robię tak jak należy, czy mam kask, okulary i tak dalej, czy mam swój kombinezon, bo tutaj po prostu mają jakieś takie ankiety i sprawdzenia, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Oprócz tego mieli tutaj alarm pożarowy, coś tutaj się działo, także był naprawdę młyn, zanim te wszystkie osoby, wszyscy ci szefowie wrócili na swoje stanowiska, no to znowu ochrona nie mogła się dodzwonić i nie mogli potwierdzić, czy mogę wjechać na
fabrykę. W każdym razie wszystko już jest ok, trochę zeszło, ale to nie szkodzi, nadrobimy później. Będziemy ładować teraz taki bardzo gęsty syrop. Mam nadzieję, że zdążymy w godzinę, dlatego że mam jeszcze 1,5 godziny czasu pracy, zanim muszę stanąć na przerwę, więc jak tylko stąd wyjedziemy, prawdopodobnie będziemy musieli stanąć. Mam nadzieję, że zdążę, jak nie, no to niestety będziemy musieli stać tutaj na firmie, czego bym nie chciał, dlatego że to zawsze nie jest na rękę. W każdym razie teraz pokażę Wam tak ze środka, gdzie musiałem wycofać, dlatego że nie wolno mi wyjść, dopóki ten gościu tutaj nie przyjdzie, a poza tym on będzie cały czas koło mnie chodził i na pewno nie będzie chciał być w tym odcinku, bo go znam, także nie będę Wam pokazał, jak przebiega załadunek, pokażę Wam tylko, jak to wygląda tutaj z cofaniem, gdzie wycofaliśmy. Słuchajcie tego, dojechałem do tej fabryki płatków śniadaniowych, jak już powiedziałem wcześniej, przedłużało się wszystko. Potem jak wycofałem pod punkt załadunku, czekałem jakieś 45 minut na tego kolesia, który miał niby przyjść. Nikt do mnie nie przychodził, więc stwierdziłem, wiesz co, robię to tak czy tak i tak go do niczego nie potrzebuję. Więc podpiąłem rury, włączyłem cysternę, zacząłem wciągać, a tu pusto, słuchajcie, wciągnąłem 40 kg. Wróciłem na wagę i mówię do nich, że robota skończona i po prostu, żeby mi podpisali. Napisałem, ile tego towaru, 40 kg i tak naprawdę nawet nikt tego nie sprawdził, podpisali mi to i wyjechałem z cysterną naładowaną 40 litrami syropu i proszę Państwa, co teraz? Co ja mam z tymi 40 kg zrobić? Nie opłaca się tego nigdzie wieść. Także zrobię po prostu tak, że przeleję to do wiaderka i jadę dalej, słuchajcie. Także w tym momencie jedziemy do fabryki kurczaków. No ja oszalałem po prostu. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Takiej sytuacji, odkąd pracuję, jeszcze nie miałem. Także wiecie, co zrobię? Przeleję ten syrop do wiaderka i po prostu, nie wiem, wręczę to chyba mojemu kierownikowi czy komuś, bo taka sytuacja. Zadzwoniłem do nas do firmy i mówię, jaka jest sytuacja, a oni mi mówią, że to nie miał być syrop, tylko jakiś tam sludge, czyli jakieś tam po prostu odpadki. Z racji tego, że nikt mi wcześniej tego nie powiedział, no to ja się zapytałem w ochronie, co ja biorę, i oni mi powiedzieli, że syrop. I ja też byłem pewny, że to jest syrop, bo tylko po syrop tam jeździmy. Okazało się, że jakaś firma wynajęła nas po prostu, żeby zrobić za nich odpadki, bo nie mają kierowcy na dzisiaj, więc zapłacili jakby naszej firmie, żebyśmy tam podjechali i zrobili za nich tą robotę. I nikt o tym nie wiedział, dlatego teraz ja tak naprawdę wyjechałem z tej fabryki, zawróciłem na rondzie i wracam tam z powrotem, więc będziemy ładować po prostu odpadki. Także taka sytuacja. Także słuchajcie, wszystko się wyjaśniło. Jestem właśnie w trakcie załadunku tych odpadków. Nagle po prostu wszyscy wiedzieli, o co chodzi, co jest dziwne. Być może spodziewali się dwóch ciężarówek. Tego to już się nie dowiemy, bo u nich po prostu różnie bywa. Niepotrzebny jest stracony czas, ale cóż, nic się nie dzieje. Po prostu będziemy pracować jeszcze dłużej. Taki już jest ten transport, słuchajcie. Więc jestem teraz podczas załadunku. Tutaj nic specjalnego, po prostu wycofałem obok i podpiąłem rurę. Także nic tutaj się nie dzieje tak naprawdę. No i co? Za jakieś 25 minut będziemy jechać z tym do Widnes, a potem następne nowe roboty. Dobrze, także ten nieszczęsny klient wreszcie załatwiony. Mamy pełen ładunek tych odpadów. I proszę Państwa, już Wam mówię, ile załadowaliśmy. Bo mam tutaj bilecik, ale nie mogę się tu szukać. Jest, no nie taki pełny, 22 tony, 260 kg. Także nie jest tak źle. Zbiornik nie był
do końca pełny, bo jakiś z naszych kierowców robił to w piątek. Także dlatego ten cały młyn też nie spodziewali się, że będzie potrzebny drugi ładunek. Ale dobra, mniejsza o to, to już jest zrobione. Jesteśmy w drodze do Widnes. Szkoda tylko, że tyle zeszło. Mamy jeszcze trochę do roboty. Mam nadzieję, że się z wszystkim wyrobimy. Myślę, że tak, wciąż zdążymy, tylko że trzeba będzie się trochę pośpieszyć. Dobrze, przerwa skończona, ja sobie szybko coś zjadłem i wysprzątałem trochę w kabinie, bo mi się nakurzyło. A teraz jadę do sklepu, bo ostatnio piję samą wodę i już mi się to znudziło. Muszę sobie kupić coś gazowanego, bo szaleję. Także teraz plan jest taki, żeby po drodze do Witness zatrzymać się na serwisie, szybciutko kupimy sobie coś do picia i lecimy dalej. Doczekać, aż kupię sobie coś innego do picia, bo już ta woda to w ogóle nie da się jej pić. A teraz w ramach rekompensaty kupiłem sobie bateryjkę, żeby się troszeczkę podładować. Dobrze, rozładowaliśmy tą całą aferę z płatkami śniadaniowymi, a teraz lecimy do fabryki kurczaków. Słuchajcie, nagle zrobiło się tak gorąco, jak gdyby nigdy nic. Wyszło słońce i pokazuje mi, że jest 35 stopni. A to oznacza, że sezon grillowania się troszeczkę przedłuży i plażowania. Słuchajcie, odkąd jestem w Anglii od ponad 11 lat, to tylko raz w życiu udało mi się skorzystać z pływania w oceanie i powiem wam szczerze, że to było teraz niedawno, także no, pogodę mamy naprawdę fajną tego lata. Miejmy nadzieję, że utrzyma się jak najdłużej, bo naprawdę fajnie jest posiedzieć na plaży i trochę sobie popływać, jak jest taka możliwość. A jak wiecie, w Anglii ta pogoda jest jaka jest, więc jakoś nigdy nie miałem tej możliwości. Może tam wcześniej były jakieś tam okazje, ale w każdym razie ja z nich nie korzystałem. Tymczasem lecimy na Wrexham i będziemy ładować pozostałości po kurczakach. Jest sobota, na moim zegarze pokazuje 33 stopnie Celsjusza. Wszyscy moi znajomi są na plaży, grillują sobie w domach czy w ogrodach, a ja dowożę nawóz i sklejam dla was materiały. Także słuchajcie, wciskajcie łapkę w górę dla motywacji. A tak na serio, cała przyjemność po mojej stronie.
przodu jedzie Ben, nie wiem czy go widać, bo jest dosyć daleko, ale wygląda na to, że właśnie kończy pracę Len 1. Prawdopodobnie zrobił parę ładunków tego nawozu. A my gdziemy do końca, jeszcze końca nie widać, jest godzina 14. Jesteśmy dopiero w drodze do fabryki kurczaków, a potem musimy to wylać na bazie i jeszcze mamy do zrobienia jeden ładunek nawozu, także u nas nie ma lekko, trzeba robić. Dobrze, dojechaliśmy. Teraz musimy się zważyć. Jak się zważymy, to jedziemy załadować pozostałości po produkcji mięsa z kurczaków. Dobrze, także wjechaliśmy na Weybridge, musieliśmy zadzwonić do ochrony. Ten komputer jest podłączony z drugim komputerem przy bramie, także przez telefon jesteśmy w stanie zważyć tego traka na tej wadze tutaj w środku na firmie, dlatego że nie chcą używać tamtej wagi ze względu na zapach. W momencie jak stajemy na tamtej wadze przy wyjeździe, to tutaj okoliczne domy po prostu zgłaszają skargi na zapach i oni, chcąc tego uniknąć, zbudowali tutaj drugą wagę i po prostu ważymy się tutaj w środku. Tymczasem przede mną widzicie takie dwa czarne zbiorniki, tam właśnie będziemy cofać, zobaczymy jak pójdzie, ładujemy te kurczaki i lecimy na bazę to rozładować. Dobrze, jesteśmy załadowani, jedziemy się teraz zważyć i możemy stąd wyjeżdżać.
Rozładunek mamy tak naprawdę około 15 minut stąd, niedaleko, w tym samym mieście, czyli we Wrexham. Jedziemy na bazę to rozładować i ja już dostałem telefon, że nie musimy jechać po nawóz, dlatego że Ben zapełnił całą lagunę u farmera, do którego mieliśmy dzisiaj jeździć. Także dobrze się składa, bo jak dla mnie i tak jest za późno na to. Jest w 3:30, nim tutaj załatwimy, nim dojedziemy i rozładujemy, to tak naprawdę brakłoby nam czasu na to wszystko, więc fajnie się to ułożyło. Nie musimy robić dzisiaj tego nawozu, a poza tym i tak już widzieliście to, bo to jest farma, którą pokazywałem we wcześniejszym odcinku, także nic nie stracicie, jeżeli byliście ciekawi, gdzie pojedziemy z nawozem. Także ja teraz jadę tutaj na wagę z powrotem i lecimy dalej. Dobrze, także ja sobie stąd teraz wycofam z tej wagi i wyjeżdżamy stąd. Jedziemy rozładować. Dojechaliśmy właśnie rozładować, zaraz tutaj będziemy skręcać w lewo. Mam nadzieję, że brama będzie otwarta i o mnie nie zapomnieli. Już raz coś się tak zdarzyło. Otwarta, dobra. Nie mam po prostu klucza tutaj. Jest ok. Jedziemy stąd. Mieliśmy nawet okazję umyć ciężarówkę. Dzisiaj ciężko pracowała, także należało jej się. Po dzisiejszym dniu będzie czyściutka i gotowa na jutro do pracy. Nie wiem, czy to widać, ale ja jestem cały spocony.
Ciężarówka pokazuje, że jest 34 stopnie, jest naprawdę duszno. Raz wychodzi słońce, raz nie, ale ciężko się oddycha. Także ja się cieszę, że nie jedziemy na tą farmę teraz zrobić tego nawozu, bo po prostu już jestem cały mokry i szczerze mówiąc nie chce mi się, a z racji tego, że to widzieliście już wcześniej, to nie ma problemu. Także słuchajcie, ja w tym momencie wracam już na yard. Dzień dzisiejszy dobiega końca, jest godzina za 15:05, czyli za 15:17 i mamy jakąś godzinkę 15 na yard, także pomalutku sobie pojedziemy już z powrotem i tutaj właśnie będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, to wciśnijcie łapkę w górę, pomoże mi to rozwijać mój kanał. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów, to subskrybujcie i wciśnijcie guzik notyfikacji, żeby zostać powiadomionym o następnym filmie. A tymczasem ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia w następnych filmach.